Gromek, oddaj mi moje własne, prywatne pieniądze. Takimi słowami pełnomocnik inwestora Pałacu Zdrojowego zakończył swoje wystąpienie na sesji. Wystąpienie, podczas którego odnosił się do ciągnącej się od kilku lat sprawy Pałacu Zdrojowego. Szanowny panie Gromek, podpisał pan umowę sprzedaży i wielokrotnie zapewniał pan o sposobie zagospodarowania działki. Usiłując sprzedać tę działkę, przedstawiał pan różne propozycje. Szukał pan rozwiązań na miarę 7 kondygnacji, jak w hotelu Marina. Brał pan pieniądze z budżetu miasta i wziął pan pieniądze ode mnie. Jakie będą następstwa tych słów? Nie wiadomo. Janusz Gromek, obecnie członek zarządu województwa zachodniopomorskiego i kandydat na senatora, w rozmowie telefonicznej powiedział nam, że słowa Śmierzyńskiego przeanalizuje z prawnikiem i że nie wyklucza wystąpienia na drogę sądową w trybie wyborczym. A przypomnijmy, sprawa Pałacu Zdrojowego, który miał powstać na działce przy ulicy Kościuszki, ciągnie się od poprzedniej kadencji. Po sprzedaży działki okazało się, że są różnice między zapisem graficznym a opisowym w planie zagospodarowania. Chodziło o wielkość zabudowy. Radzie Miasta i inwestorowi nie udało się wypracować satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Sprawa trafiła do sądu. Sąd uchylił obowiązujący plan zagospodarowania dla tego terenu i według obowiązującego dzisiaj studium sprzedana działka to zieleń parkowa. Miasto złożyło wniosek o kasację wyroku. Pełnomocnik inwestora zapowiada, że będzie się ubiegać o wielomilionowe odszkodowania.